Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live w drugiej części 14 rozdziału Księgi Objawienia. Ostatnio omówiliśmy sobie, że ten rozdział omawia 7 obrazów w związku z triumfem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wczoraj w pierwszej części omówiliśmy pierwsze 4 obrazy, wytłumaczyliśmy je sobie, a dzisiaj pozostał nam obraz 5, 6 i 7, to sobie omówimy. Zanim jednak przyjdziemy do treści tych obrazów, wytłumaczenia, zachęcam Was do otworzenia 14 rozdziału Księgi Objawienia. Chociaż czytaliśmy wczoraj cały rozdział, to jednak dzisiaj skupimy się na tych wersetach, które omawiają drugą część, które będą treścią dzisiejszego rozważania, więc wersety od 12 po 20. Zachęcam Was do wysłuchania. Tu jest wytrwałość świętych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, szczęśliwi są teraz umarli, którzy w Panu umierają. Tak mówi Duch, by mogli odpocząć po swych trudach, bo ich czyny idą za nimi. I zobaczyłem oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Na swej głowie miał złotą koronę, a w swojej ręce ostry sierp. I inny anioł wyszedł z przybytku, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła pora żniwa, gdyż dojrzało żniwo ziemi. I rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię, i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie. On również miał ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł od ołtarza. Ten miał władzę nad ogniem. Zawołał on donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I anioł rzucił swój sierp na ziemię i obciął winogrona ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni Bożego gniewu. I deptano tłocznię na zewnątrz miasta i popłynęła z tłoczni krew, aż do wędzideł koni na przestrzeni 1600 stadiów. Tyle jeśli chodzi o Słowo Boże, o treść przekazu drugiej części 14 rozdziału Księgi Objawienia. Moi drodzy, obraz 5 to błogosławieństwo i pociecha dla świętych, którzy wytrwali, to wersety 12-13. Jak powiedzieliśmy sobie wczoraj, surowe ostrzeżenie skierowane pod adresem oddających pokłon i cześć bestii oraz jej obrazowi będzie równocześnie zachętą do wytrwania dla tych, którzy zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi w czasie trwania wielkiego ucisku. Niektórzy z nich poniosą palmę męczeństwa, inni zaś podejmą próbę ukrywania się w niezwykle trudnych okolicznościach. W tych przerażających i okropnych dniach wielkiego ucisku wytrwanie świętych zostanie poddane próbie w największym stopniu. Będzie to, moi drodzy, jednak najlepszy z drugiej strony los w porównaniu z tymi, którzy wybiorą łatwiejszą drogę i oddają pokłon Antychrystowi. O tym, co się z nimi stanie, mówiliśmy wczoraj. Wytrwanie świętych więc zostało tutaj opisane jako zachowanie przykazań Bożych oraz wiary w Jezusa, jak czytamy w 12 wersecie. Podobną treść zawiera wyznanie praw wiary prześladowanej przez smoka resztki Izraela, potomstwa niewiasty, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To czytaliśmy w 12 rozdziale, a w 17 wersecie. Proroctwo uzupełnia te wypowiedzi ważnym stwierdzeniem, że tutaj okaże się wytrwanie i wiara świętych. 13 rozdział, 10 rozdział, werset, przepraszam. Można to oczywiście porównać ze słowami Pana Jezusa Chrystusa, z jego mowy eschatologicznej, Mateusza 24 rozdział, 13 werset, gdzie Chrystus powiedział: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Pamiętajmy jeszcze raz, nie chodzi tutaj o oblubienicę. Chodzi tutaj o ostatek, resztkę z Izraela.
oraz tych wszystkich z pogan, którzy się nawrócą. Te dwie grupy ludzi, które już częstokroć omawialiśmy. A więc widać tutaj bardzo wyraźnie biblijny balans pomiędzy wiarą a czynami. Tak bardzo potrzebny zawsze, a szczególnie w czasie ucisku. Jak wiemy, my dzisiaj nasze zbawienie nie podlega uczynkom. Nie mówimy, że jesteśmy zbawieni z uczynków. Natomiast nie możemy powiedzieć, że uczynki nie są ważne. Natomiast trzeba pamiętać zawsze o tej zasadzie. Uczynki wynikają z wiary. To tak samo jak kogoś kochasz, jak jeśli jesteś mężczyzną, kochasz żonę, to twoja miłość również wyraża się w czynach. Tak? Jesteś romantyczny, pomagasz żonie, dbasz o nią, bierzesz ją na kolację, do restauracji, na spacery. Nie musisz tego robić. To wynika z miłości. Tak? I tak samo jest tutaj, jeśli chodzi o nas. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie potwierdzali to uczynkami, aczkolwiek jeszcze raz, one nas nie zbawiają. Jest to rzecz oczywista. Zresztą podkreślił to bardzo dobrze apostoł Paweł w liście do Efezjan. Otwórzmy sobie rozdział drugi. A wersety od 8 po 10. Gdyż łaską zbawieni jesteście, tak? Bardzo wyraźnie. Przez wiarę i to nie z was, to dar Boga. A więc sama wiara jest również darem, jest owocem ducha w nas, moi drodzy. Nie z uczynków, a więc nie zostaliśmy zbawieni z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. A więc to znowu Bóg, jak gdyby przez swego ducha, kreuje w nas odpowiednie zachowanie, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. To wczoraj też podkreślałem, że Bóg daje nam nowe serce, daje nam swego ducha, daje nam wiarę, daje nam wszystko, jeżeli rzeczywiście odpowiemy na Jego odzew. Widzimy, że tak samo będzie podczas wielkiego ucisku. Oczywiście będzie to głęboka wiara tych, którzy się nawrócą i potwierdzą to swoimi uczynkami. Nie będzie innej możliwości, jak albo się ukrywać, albo po prostu umrzeć ze strony Antychrysta. Nie będzie tutaj innej możliwości. Chrystus nie przyjdzie po raz kolejny, nie weźmie tych dwóch grup ludzi do nieba, aby ich wyrwać z wielkiego ucisku, tak? A więc będzie to jedyna możliwość. Muszą wytrwać do końca. Jeżeli tego nie zrobią, jest tylko druga możliwość, oddanie czci Antychrystowi. Dlatego, jak widzicie, nasza pozycja jako oblubienicy dzisiaj w okresie łaski jest wspaniała. My nie doświadczymy tego wszystkiego, o czym tutaj mówi nam Księga Objawienia. Dlatego głośmy o tym, kochani, by jak największa liczba ludzi mogła skorzystać z tej łaski, by nie musiała, czy nie musiało ją dotknąć resztę ludzi, to wszystko, co tutaj czytamy w Księdze Objawienia. Apostoł Jan w 13 wersecie pisał, że usłyszał głos z nieba, przynoszący od Boga błogosławieństwa, dlatego że czytamy tam szczęśliwy, to słowo szczęśliwy to inaczej błogosławiony i na odwrót. A więc przynoszący od Boga błogosławieństwo albo szczęście dla tych, którzy w Panu umierają z racji na zbawienie, tak? Chrystus powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają wam wasze ciała, ale duszy zabić nie są w stanie. Raczej bójcie się tego, który i ciało, i duszę może wrzucić do gehenny, tak? Mówiąc o Bogu. Dokładnie ta sama zasada. W poprzednich rozdziałach już czterokrotnie spotkaliśmy wyrażenie usłyszałem głos z nieba. Czytaliśmy to w 10 rozdziale, 4 wersecie objawienia, wszystko oczywiście. W 10 rozdziale, 8 wersecie, 11 rozdziale, 12 wersecie oraz 14 rozdziale, wersecie 2. Teraz spotykamy je po raz 5. Jest to bezpośrednie poselstwo od Boga w odróżnieniu od relacji przekazanej za pośrednictwem aniołów. Jeszcze raz w tekście biblijnym spotykamy podobne wyrażenia w objawienia 18:4 oraz 21 rozdział, werset 3. Musi to być zatem sprawa szczególnej, pierwszoplanowej wagi i bezpośrednia relacja pochodząca od Boga, tak? Dokładnie tak. To sam Bóg przyznaje się do tych osób. Wypowiedź prorocka mówiąca o błogosławieństwie umierających Panu, w Panu, od tego czasu, mamy powiedziane, tak, że błogosławieni ci, którzy umierają w Panu, od tego czasu. Oczywiście chcemy rozumieć, że nie zawiera ogólnego odniesienia do wszystkich
którzy w Panu umierają, czyli już umarli na podstawie prześladowań. Pamiętamy, że to są członkowie oblubienicy, ale te słowa odnoszą się specyficznie właśnie do tego okresu, okresu wielkiego ucisku. Więc jesteśmy pewni, do jakiej grupy się to odnosi. Odnosi się to bezpośrednio do męczenników za wiarę w Jezusa, jeszcze raz, podczas wielkiego ucisku spośród tych dwóch grup, zarówno Izraela, jak i pogan. Dlatego wiem, że to tak głupio brzmi, ale lepiej ponieść śmierć męczeńską z ręki Antychrysta, niż należeć do grona jego faworytów i czcicieli. Dlatego, że wiemy, gdzie skończy Antychryst i wszyscy ci, którzy wzięli na siebie jego znamie, jego liczbę, liczbę jego imienia. Także nie będzie wyjścia. Jeszcze raz, Bóg dzisiaj daje możliwość przeżycia tego okresu. Tak, pochwycenia, wyrwania z tego wszystkiego żywo, kiedy to wszystko spadnie na ziemię. Nie chcesz, nie będziesz, wciąż będziesz miał możliwość nawrócić się podczas wielkiego ucisku, ale będziesz musiał oddać życie, a więc nie jest to nic łatwego. Jeżeli staniesz z dziećmi, tak, w obliczu Antychrysta, groźby śmierci, co zrobisz? Także nie myślmy, że jak nam się nie uda dzisiaj, no to w cudzysłowie jeszcze się załapie podczas wielkiego ucisku. Pamiętajmy, że jesteśmy w okresie łaski. Co nas trzyma dzisiaj, byśmy się nie oddali Chrystusowi? Dlaczego tak odpowiadasz? Dlaczego tego nie chcesz zrobić? Skoro tego dzisiaj nie chcesz zrobić, na pewno nie zrobisz to, kiedy będzie już tak źle podczas wielkiego ucisku. Dlatego przemyśl to wszystko, przemódl, proś Boga o łaskę, proś o nawrócenie, pokutuj, odwróć się od grzechów, odwróć się od złego. Ważność tej wypowiedzi prorockiej podkreśla fraza brzmiąca: tak mówi Duch. Więc jest to głos słyszany z nieba. Nie może być to nic innego jak głos Ducha Świętego. Tak, tak mówi Duch. W zakończeniu tej wypowiedzi Ducha Świętego znajdujemy szczególne Boże objawienie dotyczące tych, którzy zasnęli. Mianowicie Duch Święty w proroctwie mówi, że ci, którzy umierają w Panu, niech odpoczywają od prac swoich, bo czyny ich idą za nimi. Błogosławieństwo zawarte w 13 wersecie jest drugim z 7 błogosławieństw opisanych w Księdze Objawienia. Jeśli chodzi o szczęśliwi albo błogosławieni, możecie sobie znaleźć te słowa w 1 rozdziale Objawienia, 3 wersecie, 16 rozdziale, 15 wersecie, 19 rozdziale, 9 wersecie, 20 rozdziale, 6 wersecie, 22 rozdział, 7 werset oraz 22 rozdziale, a wersecie 14. Dla każdego, kto chce głęboko wnikać i zapisywać sobie te kwestie, żeby sobie sam sprawdzać, studiować, robić notatnik, robić jakikolwiek notatnik z Księgi Objawienia, aby to było dobrze zrozumiane, moi drodzy. A więc to obraz piąty, tak? Błogosławieństwo, pociecha dla świętych, którzy wytrwali. Mówimy, w jakim sensie wytrwali. Obraz szósty to wizja żniwa ziemi. To wersety od 14 po 16. Następnie po tych słowach pokrzepienia, błogosławieństwa, pociechy skierowanych pod adresem tych, którzy w koszmarnych dniach wielkiego ucisku ponieśli śmierć męczeńską za swoją wiarę, za swoje nawrócenie do Chrystusa, słowo prorockie przechodzi do graficznego przedstawienia końcowej części objawienia ukazanego w tym rozdziale. Nie są to absolutnie przyjemne rzeczy, moi drodzy. Wielokrotnie ludzie, wiecie, przychodzą, nazywając Boga kimś z bestialskim zachowaniem, jak na przykład czasy Noego, potop, ogólnoświatowy potop i tak dalej. Już wspominałem o tym wielokrotnie. Bóg jest tym, który ratuje naród ludzki, nie skazuje, i Bóg zawsze daje możliwość. Arka była otwarta dla każdego, każdy mógł wejść. O Noem czytamy, że był głosicielem sprawiedliwości, więc Noe nie tylko budował arkę, ale i głosił. Dopiero Bóg zamknął tą arkę 7 dni przed tym, zanim spadły wody potopu. Też nieprzypadkowo we wszystkim możemy jakiś schemat znaleźć. My również zostaniemy zabrani, w cudzysłowie, zamknięci w arce, czyli w Jezusie Chrystusie, zabrani z tej ziemi na okres 7 lat. Tak? Jeśli chodzi o Noego,
te wrota Arki zostały zamknięte 7 dni przed rozpoczęciem się potopu. Dlatego pamiętajmy, Bóg jest dobry, jest miłościwy, miłosierny, ale to nie znaczy, że Bóg nie jest sędzią, bo Bóg przede wszystkim jest sprawiedliwy. Jego miłość jest w balansie, tak jak na wadze, równoważnią z sprawiedliwością. Miłość ze sprawiedliwością. A więc, wiecie, to nie jest tak, że miłość to jest ach, kiwię ręką zawsze, ach, zawsze wybaczam, zawsze jestem dobry. Bóg jest dobry 2000 lat. 2000 lat. To jest wystarczająco długo. Będzie dobry dalej dla tych, którzy się nawrócą podczas wielkiego ucisku, chociaż będą musieli zginąć, jednak no, mogli wybrać inaczej dzisiaj. Ale wciąż, jeśli zginą, będą zmartwychwstali, dostaną ciało uwielbione, będą żyć wiecznie razem z nami u boku Jezusa Chrystusa. Natomiast kto tego nie zrobi? To pamiętajmy, że Jezus Chrystus oddał swoje życie. Bóg tego nie zostawi. Bóg tego nie zostawi, to nie jest drobnostka. Tylko pamiętajcie, jeżeli ktoś naigrywa się z Boga, myśli o Nim w sposób naiwny, złorzeczy Mu, pamiętajmy, że Bóg jest właścicielem ziemi. Wczoraj podałem taki przykład w tym naszym live, że jeżeli Ty masz dom, zbudujesz go, masz tam rodzinę, dzieci, a ktoś Ci wejdzie do tego domu i Ci tam bruździ, nie wiem, znęca się nad Twoim dzieckiem, to co zrobisz? Co zrobisz? Tak samo Bóg. Bóg jest właścicielem. On zbudował ten dom, tak? Słowo Boże mówi nam, że każdy dom jest przez kogoś zbudowany, a tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. To jest Jego własność. Nikt nie może mieć żadnych pretensji, że Bóg upomni się o swoją własność. Że Bóg stawia swoje własne zasady. Ale pomimo tego jest dobry. Jest dobry, ale jest i też, pamiętajmy, sprawiedliwy. Jeśli chodzi o wizję żniwa ziemi, będą to dwa ostatnie obrazy w tej serii Bożego Objawienia. Wizja żniwa ziemi, tak jak powiedziałem, wersetu 14 do 16, oraz wizja winobrania, to końcowe wersety od 17 po 20. Obie te wizje stanowią zapowiedź powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, chwale, wielkiej chwale na ziemię w celu wykonania strasznych sądów. Oraz ukazują finał wielkiej wojny narodów. Całą wizję, jak zaczynamy, otwiera znane określenie Jana: i widziałem albo zobaczyłem, a oto. Po czym słowo prorockie maluje nam apokaliptyczną ilustrację nadchodzącego sądu. W tym kontekście apostoł Jan widzi biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swoim ostry sierp, jak czytaliśmy w 14 wersecie. Oczywiście natchniony tekst tutaj w sposób wyraźny, niedwuznaczny przedstawia wizję osoby zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, podając przy okazji kilka interesujących argumentów w związku z Synem Człowieczym. No i przede wszystkim podobny do Syna Człowieczego, to już sobie omawialiśmy, do kogo należy ten tytuł, dlaczego jest to Jezus Chrystus. W wizji wstępnej w rozdziale pierwszym objawienia Jana apostoł oglądał, a następnie opisał nam wspaniałą osobę zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa, który również w postaci wystąpił w postaci podobnego do Syna Człowieczego. Był to pierwszy rozdział, trzeci werset, tak? A dalszy opis jego postaci rozwiał nasze wszelkie wątpliwości, że to nie mógł być nikt inny, jak tylko zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus. I tak Syn Człowieczy to tytuł mesjaniczny Pana Jezusa Chrystusa, przepowiedziany, moi drodzy, przez starotestamentowych proroków Ezechiela, jak i Daniela. Zobaczmy, jak prorokował o tym Ezechiel w pierwszym rozdziale swojej księgi, czyli Ezechiela, pierwszy rozdział. Ezechiela, pierwszy rozdział, a werset 26. A nad sklepieniem, pisze Ezechiel, które było nad ich głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafiru na podobieństwo tronu. Pamiętacie, też czytaliśmy to, jeśli chodzi o paralelną wizję w Księdze Objawienia. To są te same słowa. Nad tym, co przypominało tron, było coś na podobieństwo z wyglądu jak człowiek
zajmującym się na nim miejsce od góry, tak? Jak człowiek albo syn człowieczy, dokładnie tak. Jeśli chodzi o Daniela, to Daniel opisuje nam to w 7 rozdziale swojej księgi. Z Daniela 7 rozdział. A wersety 13 i 14. I patrzyłem w mych nocnych widzeniach, oto na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, tak? Doszedł do Odwiecznego w swych dniach i przyprowadzili go do Niego i dano Mu, czyli kto ma objąć wszelką władzę na niebie i na ziemi, Jezus powiedział, dano mi, tak? Wszelką władzę w niebie i na ziemi i dano Mu władzę i chwałę i panowanie, czciły Go wszystkie ludy, narody, języki, Jego władza władzą wieczną, która nie przemija, Jego panowanie nie jest niszczalne, nie jest to nikt inny, nie może być nikt inny jak sam Pan Jezus Chrystus. A więc wypełnienie tego znowu wymienione w Księdze Objawienia nawiązuje nam do proroctw starotestamentowych, by potwierdzić, podkreślić, że chodzi o naszego Pana. Dalej, Syn Człowieczy to najczęściej spotykany tytuł mesjaniczny Pana Jezusa Chrystusa w Ewangeliach w czasie Jego ziemskiej działalności. No i w końcu Syn Człowieczy to tytuł Pana Jezusa Chrystusa, podkreślający Jego ludzką naturę, mesjaniczny charakter oraz Jego stosunek do wydarzeń na ziemi. Zresztą sam Pan Jezus Chrystus mówił tak o sobie, i to jest dla nas największy dowód, że On jest Synem Człowieczym. Mateusza 10 rozdział, mamy wiele takich cytatów, zobaczymy tylko do dwóch miejsc w Ewangelii Mateusza. Mateusza 10 rozdział, 23 werset. A gdyby was prześladowali, mówi Chrystus, w jednym mieście uciekajcie do drugiego, bo zapewniam was, nie skończycie miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie, mówiąc sam o sobie oczywiście. I Mateusza 25 rozdział, dalsze słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. 25 rozdział, 31 werset. Gdy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, czyli Syn Człowieczy, tak, w swojej chwale, kto to jest? No tylko Jezus Chrystus, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Nie mamy żadnych wątpliwości, cienia wątpliwości, że chodzi tutaj o Pana Jezusa Chrystusa. Dalej czytamy, że o Chrystusie, że był podobny do Syna Człowieczego, dalej, że siedział na białym obłoku. Moi drodzy, w terminologii biblijnej obłok czy obłoki są zawsze znakiem Bożej obecności. Tak było w Izraelu, zarówno jeśli chodzi o namiot zgromadzenia, tak samo było, gdy Izrael uciekał do Morza Czerwonego przed Egiptem. I w wielu innych sytuacjach obecność Boga podkreślała się obłokiem. Tak? W Starym Testamencie wielki mąż Boży, prorok Daniel, znowu w prorockim objawieniu widział Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich. Przed chwilą to czytaliśmy. Daniela 7 rozdział, 13 werset. Podobnie widział go prorok Ezechiel. Jeszcze raz wróćmy do słów Ezechiela, 10 rozdział. Wstety od 1 do 4. Spojrzałem oto na sklepieniu, które było nad głowami cherubów. Widoczne było nad nimi coś jakby kamień szafiru, coś z wyglądu podobne do tronu. I powiedział do człowieka odzianego w lnianą szatę, tak, wejdź między koło pod cherubem, napełnij swoje garście węgielkami ognia z pomiędzy cherubów i rozrzuć obficie po mieście i wszedł na moich oczach. A cheruby stały z prawej strony domu Pana, gdy wszedł ten człowiek pomiędzy nie. I teraz, a obłok napełnił wewnętrzny dziedziniec i podniosła się chwała Jahwe znad cheruba, nad próg domu Pana i dom Pana napełnił się jeszcze raz obłokiem, a dziedziniec napełnił się blaskiem chwały Jahwe. To zawsze oznajmiało obecność Jahwe. Oczywiście sam Jahwe nie stąpił, to mam nadzieję, że rozumiemy, że chodzi tutaj o Jego obecność, o Ducha Świętego. Tak? W innych słowach Słowo Boże nam mówi, że wieczne przebywanie Boga Ojca, Boga Jahwe jest w niebie. Posłużył się swoim Synem, zszedł na ziemię za pośrednictwem swego Syna Jezusa Chrystusa, a jest wszędzie, we wszystkich tych, których chce, naradza na nowo poprzez swego Ducha.
Tak? Dlatego mówimy o potrójnym działaniu Boga, ale jeżeli mówimy o Bogu Ojcu, On zawsze jest w swoim miejscu zamieszkania, nigdy nie schodzi. Jest to niemożliwe. Sam Pan Jezus Chrystus wstępował do nieba wśród obłoków. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 9 werset. Czytamy, i gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Tak samo, czy podobnie wśród obłoków przyjdzie Jezus Chrystus po swoją oblubienicę. To nam opisał, mówiąc o nas, apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety 16-17. Gdyż sam Pan w okrzyku rozkazu, w głosie archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, żyjący pozostawieni, razem z Nim będziemy porwani, jak czytamy, w obłokach, na spotkanie Pana w powietrze. I tak zawsze będziemy z Panem. Tak samo znowu przyjdzie Chrystus drugi raz na ziemię, tak? Przy swoim powtórnym przyjściu. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Więc potwierdzamy sobie tą obecność. Znak Boży. 24 rozdział, 30 werset Mateusza. Wtedy zostanie ukazany na niebie znak Syna Człowieczego, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy też będą się bić w pierś wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego znowu na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Dokładnie tak. Biały obłok, jak tutaj czytamy, w omawianym przez nas 14 rozdziale Księgi Objawienia, to symbol czystości i absolutnej sprawiedliwości sądów Syna Człowieczego. W tych sądach możemy przeczytać też w kilku miejscach Ewangelia Jana, 5 rozdział, wersety od 22 po 27. Ojciec nawet nie sądzi nikogo, lecz wszystki sąd oddał Synowi. Pamiętamy, że całą władzę sądzenia ma Jezus Chrystus. Nikogo bezpośrednio nie będzie sądził Bóg Ojciec, jednak całą władzę sądzenia dał Synowi, nawet nad umarłymi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Może 27 werset jeszcze. Powierzył Mu władzę sprawowania sądu, ponieważ jest On jeszcze raz Synem Człowieczym. To samo mówił Piotr w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, w wersecie 42. Przykazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że On, czyli Chrystus, jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Dokładnie tak. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 31. W związku z czym wyznaczył też dzień Bóg Jahwe, Bóg Ojciec, którym będzie sprawiedliwie sądził zamieszkały świat przez człowieka, czyli Jezusa Chrystusa, którego wyznaczył zapewnienie, dostarczając wszystkim przez zbudzenie Go z martwych, tak? Czyli nie mamy wątpliwości, że chodzi tu o Jezusa Chrystusa. Dalej czytamy, że miał na głowie złotą koronę. Złota korona na głowie Syna Człowieczego oczywiście świadczy o Jego boskości, Jego pozycji w majestacie i chwale oraz o Jego królewskiej godności. Po zwycięstwie nad Antychrystem, Jego koalicją pod Armagedonem. Pan Jezus Chrystus będzie miał na głowie oczywiście, jak czytaliśmy, liczne korony, ponieważ jest zwycięskim królem królów i panem panów, jak to czytamy w objawieniu 17 rozdziale, 14 wersecie, albo 19 rozdziale, wersetach od 11 po 21. Następnie czytamy, że Chrystus miał w ręku ostry sierp. Ostry sierp w ręku Syna Człowieczego jest symbolem całkowitego i kompletnego żniwa ziemi, tak? To wszystko dorosło przez te tysiące lat do żniw. Nadchodzi
czas wielkich żniw, ostatecznych żniw, tak? Dokładnie tak. Które będzie szczytową fazą Jego sądu, związanego z Jego powtórnym przyjściem. Tekst rozdziału 14 Księgi Objawienia podaje nam, że o objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa jako sędziego, rozpoczynającego żniwo ziemi, towarzyszyło sześciu aniołów. To mówiliśmy też wczoraj. Pierwszych trzech aniołów zapowiedziało ostateczny triumf Chrystusa, natomiast trzech następnych aniołów będzie wykonawcami Bożych sądów w obrazie żniwa ziemi i wizji winobrania. To wersety od 15 po 20. Spełni się zatem, moi drodzy, przepowiednia Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział o tym czasie. Moi drodzy, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, znane nam słowa. Mateusza, 13 rozdział. Wersety od 37 po 42. On zaś odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem synowie królestwa, konkolem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który go rozsiał, jest diabeł, żniwem jest koniec wieku, a żeńcami są aniołowie. Dokładnie jak czytamy tutaj obraz trzech aniołów. Jak więc zbierany jest konkol i palony w ogniu, tak będzie przy końcu wieku. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z jego królestwa wszystkie skandale oraz dopuszczające się bezprawia. I wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest właśnie ten czas, moi drodzy. Do tego w tej przypowieści nawiązał Pan nasz Jezus Chrystus. Natomiast w 13 rozdziale 49, 50 werset czytamy: tak będzie przy końcu wieku, wyjdą aniołowie i oddzielą złych spośród sprawiedliwych. Jeszcze raz wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 15 werset 14 rozdziału Księgi Objawienia podaje bardzo ważną prawdę biblijną, że nastała pora żniwa, dojrzało żniwo ziemi. Jeszcze raz, jest to ostateczne żniwo, ostateczny sąd. Przepowiedział to blisko 20 wieków temu, czyli 2000 lat temu, apostoł narodów, czyli Paweł Starsu. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale 31 wersecie napisał: gdyż Bóg, bo to już czytaliśmy, wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając, przepraszam, to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Ukazane w tym obrazie żniwo ziemi będzie dokładnym wypełnieniem przepowiedni prorockiej Joela, gdzie w 4 rozdziale Joela, w 13 wersecie czytamy: zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Możemy przeczytać to sobie dokładnie. Cały czas pamiętajmy, Stary Testament jest odbiciem Księgi Objawienia. Nie ma tutaj nic nowego. To wszystko już zostało nam przepowiedziane wcześniej. Joela. Joela, 4 rozdział, 13 werset. Zapuśćcie sierp, gdyż dojrzało żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa. Przelewają się kadzie, gdyż wielkie jest ich zło. To samo, co czytamy pod koniec 14 rozdziału Księgi Objawienia. W 16 wersecie 14 rozdziału Księgi Objawienia dowiadujemy się, że żniwo ziemi zostało już dokonane. Wypełni się więc zapowiedź Pana Jezusa Chrystusa z Mateusza 13 rozdział 30 werset, gdzie czytamy: pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powierzcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do moich spichlerzy. Tak, to już czytaliśmy. A więc Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkich, którzy popełniają nieprawość. Następnie wyda sędziowski rozkaz: zwieźcie pszenicę do moich spichlerzy. Tak? Tak sobie to czytaliśmy zresztą w swojej mowie eschatologicznej. Podobnie Chrystus mówi w Mateusza w 24 rozdziale. Jeszcze raz zerknijmy do tego.
pięknego rozdziału, 31 werset. I pośle swoich aniołów, tak, znowu z wielką trąbą, zgromadzą jego wybranych z czterech wiatrów świata, z jednego krańca nieba, aż po drugi. To jest ten sam obraz, cały czas ten sam obraz. Wtedy, jak czytamy w Mateusza 13 rozdziale, 43 wersecie, sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca. No i ostatni obraz, moi drodzy, siódmy, to wizja winobrania, ostateczny, srogi obraz sądu, którym ukaże świat, który poszedł za Antychrystem Jezus Chrystus. To werset od 17 po 20, 14 rozdziału Księgi Objawienia. Końcowy aspekt ostatecznego triumfu Chrystusa został przedstawiony w wizji winobrania. Będzie to jeszcze raz finał Bożego gniewu, wylanego na bezbożnych. Natchniony tekst mówi nam, że sąd Boży zostanie surowo, bardzo surowo wykonany przez anioła, mającego władzę nad ogniem. To werset 18. Apostoł Paweł na ten temat wypowiedział się również bardzo poważnie. Jeśli znowu wrócimy do listu do Tesaloniczan, tym razem drugiego listu, z drugiej listy Tesaloniczan, rozdział pierwszy, wersety od 7 do 10. A wam uciskanym sprawić, albo od 6, skoro jest rzeczą słuszną ze strony Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym sprawić ulgę wraz z nami przy objawieniu się z nieba Pana Jezusa wraz z aniołami Jego mocy. I tutaj zobaczcie, jak opisuje to apostoł Paweł do 10. W ogniu płomienistym, tak? Czytaliśmy o aniele, który miał władzę nad ogniem. Jako tego, który wymierzy odpłatę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy nie okazują posłuszeństwa Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, wieczną zgubę od oblicza Pana i od potęgi Jego chwały. Gdy przyjdzie w tym dniu, aby doznać chwały wśród swoich świętych i być podziwianym wśród wszystkich, którzy uwierzyli, gdyż uwierzyliście naszemu świadectwu pośród was. Więc dla jednych będzie to nagroda, dla drugich wieczny sąd, wieczne odcięcie. Natomiast wizja winobrania stanowi zapowiedź końcowej fazy ostatniej wojny narodów, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię. Przeskoczmy trochę dalej, jeśli chodzi o rozdział objawienia, do 19 rozdziału, moi drodzy. To jest ten obraz, ten sam obraz. 19 rozdział objawienia, wersety od 11 po 21. Zobaczyłem otwarte niebo i oto biały koń, przeciwieństwo tego, który małpował, tak? Pierwszy jeździec na białym koniu z wieńcem i z łukiem. Tutaj przychodzi prawdziwy Mesjasz, tak? Nie podróbka. I oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. W sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy jak płomień ognia, na jego głowie wiele diademów, czyli koron, tak? Nie wieniec. Ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza nim samym. Ubrany w szatę, skąpaną we krwi. Jego imię brzmi słowo Boga. Jeżeli Chrystus był na ziemi potulny jak baranek, teraz będzie srogim sędzią. Jeszcze raz, ubrany w szatę skąpaną we krwi. Jego imię brzmi słowo Boga. Szły za nim wojska, które są w niebie, na białych koniach, ubrane w czysty, biały bisior. A z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody. On sam będzie je pasł laską żelazną i on depcze tłocznie wina szaleńczego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie, na swoim biodrze wypisane ma imię Król Królów i Pan Panów. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu. Zawołał on donośnym głosem, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: chodźcie, zbierzcie się na wielką ucztę Boga, aby jeść zwłoki królów i zwłoki hiliarchów, zwłoki mocarzy i zwłoki koni z ich jeźdźcami. Zwłoki wszystkich wolnych, niewolników i małych, i wielkich. I zobaczyłem bestie i królów ziemi, i ich wojska zebrane,
aby stoczyć bój z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem. To jest wizja Armagedonu, kochani. Dokładnie tak. I schwytane zostało zwierzę, albo bestia, a wraz z nim fałszywy prorok, który czynił przed nim znaki, przez które zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i pokłonili się jego podobiznie. Obaj zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego siarką, a pozostali zostali zabici mieczem wychodzącym z ust siedzącego na koniu. I wszystkie ptaki nasyciły się ich zwłokami. Nie jest to nic dobrego. Nie jest to czas, którego wyczekujemy. Jednak, tak jak powiedziałem, sprawiedliwość Boża ma swój kres. Ma swój kres. To jest tak samo jak w sądzie, moi drodzy, za bestialskie czyny jest kara śmierci. Tak? Krzesło elektryczne bądź zastrzyk. Bóg jeszcze raz naprawdę daje tyle czasu, daje tyle możliwości, ale w końcu pomści śmierć swego syna, pomści również śmierć swoich czy braci Chrystusowych. Spełni się wówczas zapowiedź z 19 wersetu 14 rozdziału Księgi Objawienia. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Spełnienie to nastąpi, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemi i rozpocznie krwawą rozprawę ze wszystkimi wrogami Boga. Czytaliśmy w 19 rozdziale 15 wersecie, że z ust Jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Tutaj ludzie są przyrównani do winogron, które się depcze, z których wycieka sok. W ten sposób są przyrównani ludzie, którzy będą deptani, z których wypłynie krew. Szata Chrystusa, jak czytam, będzie zbruzgana krwią. Z tego winobrania przenośni będzie tyle krwi, tyle tego soku w przenośni znowu, aż do węzadeł koniów, czyli aż do uzdy konia. Tak? Jest to oczywiście w symbolice przedstawiony ogrom tego, co się stanie. Będzie to powszechna, moi drodzy, generalna rzeź, nie oszczędzająca nikogo, rzeź, jakiej nigdy nie było od początku historii ludzkości, aż do jej końca. Prorok Izajasz opisał w części jej przebieg. Możemy sobie to zobaczyć w Izajasza 13 rozdziale. Stary Testament, prorocy bardzo nam rozszerzają wszystko to, co mówi Księga Objawienia. Szukajmy tych wersetów, moi drodzy. 13 rozdział Księgi Izajasza, wersety od 4 do 15. Głos tłumu na górach w podobieństwie licznego ludu. Głos wycia królestw. Zgromadzonych narodów Jahwe zastępów lustruje zastępy bojowe. Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Jahwe i narzędzia i jego gniewu, by zniszczyć całą ziemię. Zawódźcie, bo bliski jest dzień Jahwe. Przychodzi od Wszechmocnego jak niszczący cios. Dlatego padają wszystkie ręce i truchleje każde ludzkie serce. I są przerażeni, chwytają ich kurcze i bóle, wiją się jak rodząca, patrzą na siebie osłupiali. Powierzchnią płomienia ich twarze. Oto nadchodzi dzień Jahwe, okrutny, dzień wzburzenia i żaru gniewu, aby obrócić ziemię w pustkowie, a grzeszników z niej wytępić. Tak gwiazdy niebios wraz z ich planetami nie udzielą swego światła. Słońce pociemnieje o wschodzie, a księżyc nie rozbłyśnie swym światłem. I nawiedzę świat za zło, aby zbożnych za ich winę i ukrócę pychę zuchwałych, a wyniosłość tyranów poniżej. Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy od złota szczerego, a człowiek od złota sofiru. Ponieważ wstrząsnę niebiosami i ziemia ruszy się ze swego miejsca przez zburzenie Jahwe zastępów w dniu żaru jego gniewu. I będzie jak spłoszona gazela, jak stado bez tego, kto je zbiera. Każdy zawróci do swego ludu, każdy ucieknie do swojej ziemi. Każdego, kogo znajdą, przebiją i każdy, kogo złapią, padnie od miecza.
Ta okropna masakra, moi drodzy, która dosięgnie wszystkich wrogów Bożych w bitwie Armagedonu, została ukazana w obrazie płynącej krwi. Jak czytamy w wersecie 20, 14 rozdziału, deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. 1600 stadiów, moi drodzy, to około 300 kilometrów. Drodzy, biorąc pod uwagę cały szereg tekstów prorockich zapowiadających tę decydującą wojnę, możemy snuć poważne wnioski, że ta końcowa faza ostatniej wojny narodów rozegra się w Palestynie na olbrzymiej przestrzeni od potężnej doliny Esdrelon albo Jezreel począwszy, a ciągnie się od podnóża góry Karmel aż do doliny Jordanu. I dolina ta, jak zapewne wielu z was wie, nazywana jest Doliną Megiddo, stąd też nazwa Armagedon, tak? Od góry Megiddo. Na tej górze odbywały się wszystkie największe wojny przeciwko Izraelowi i zawsze walczy z Izraelem Bóg. Tutaj jest ta sama analogia, tak? To samo wydarzenie, już w takim przenośnym sensie nazwana jest ta góra, ta wojna, wojną Armagedonu na górze Megiddo ze strony Bożej. Armagedonie mówi nam 16 rozdział, 16 werset Księgi Objawienia. Kiedy nastąpi Armagedon w sytuacji końca wielkiego cisku, kiedy to Antychryst z wojskami całego świata ruszy przeciwko Izraelowi, by całkowicie go zniszczyć. Tak? Wtedy Chrystus stąpi na ziemię. Tchnieniem swoich ust zabije Antychrysta, jak to nam opisał Paweł, tak? I osiądzie na ziemi na okres 1000 lat Królestwa Mesjańskiego. Następnie równina ta, czyli Megiddo, przechodzi w dolinę ciągnącą się rowem nadjordańskim, jeśli chodzi o obszar, tak? Aż do ujścia Jordanu w Morzu Martwym na wysokości Jeruzalem, a na dolinie Jozafata i krainie Edom. Ta dolina Jozafata też jest ważna, zaraz sobie przeczytamy do potwierdzenia Ewangelii Mateusza. Prorok Joel mówi o strasznej ostatniej bitwie, która rozegra się w Dolinie Jozafata blisko Jeruzalem. O tym czytaliśmy już w Księdze Joela. Trzeci rozdział, wersety od 14 do 19. Czwarty rozdział, przepraszam, od 14 do 19. I w końcu prorok Izajasz w apokaliptycznym obrazie ukazuje również Pana Jezusa Chrystusa przychodzącego z Edomu, czyli miejsca całkiem na południu Palestyny, w szatach zbroczonych we krwi. To już też czytaliśmy Izajasza 63 rozdział, wersety od 1 do 6. Tak więc ta rozstrzygająca wojna narodów w jej końcowej fazie rozegra się w Palestynie, pokrywając cały kraj od północy, czyli Dolina Esdrelon albo Dolina Jordanu, jeszcze raz, aż na południe, czyli Dolina Jozafata, kraina Edom, zgodnie z przepowiednią proroka Ezechiela, że obejmie ona całą ziemię izraelską. To Ezechiela 38 rozdział, 9 werset. I to właśnie tutaj czytamy w 14 rozdziale Księgi Objawienia, 14 rozdział, 20 werset, że będzie to ta bitwa na przestrzeni 1600 stadiów. Jeszcze raz, jest to około 300 kilometrów i wszelkie te rozmiary, które wam podałem, miejsca, dokładnie ten wymiar potwierdzają. Jeruzalem więc bez wątpienia znajdzie się w środku wielkiej bitwy narodów, ponieważ tak mówi Boże Słowo w proroctwie Zachariasza, 14 rozdziale, 2 wersecie, i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. To jest to samo, co 16 rozdział, 16 werset Księgi Objawienia, czyli Armagedon. Jeszcze raz, starotestamentowe proroctwa mówią nam dokładnie o tym samym. W rezultacie tej ostatniej wojny nastąpi kolosalne zniszczenie. Zginie większość ludzi biorących udział w wojnie. W Księdze Izajasza możemy przeczytać na ten temat w 13 rozdziale, w 11, 12 wersecie: i nawiedzę świat za zło, a bezbożnych za ich winę, i ukrócę pychę zuchwałych, a wyniosłość tyranów poniżej. I teraz sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy od złota, tak? Rozmiar tego, bardzo mało ludzi pozostanie, a człowiek rzadszy od złota,
z Ofiru. Izajasza 24, rozdział 6, werset mówi nam coś takiego. Dlatego klątwa pożera ziemię. Jej mieszkańcy muszą ponieść winę. Dlatego ubywa mieszkańców ziemi i pozostaje niewielu ludzi. Czytaliśmy już, analizując wcześniejsze rozdziały Księgi Objawienia, ile ludzi zginie w plagach, moi drodzy. Teraz wyginie ich cała rzesza, jeśli chodzi o to, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Wszyscy ci, którzy pokłonili się bestii, wszyscy ci, którzy wyruszyli z Antychrystem, by zniszczyć Izrael, tych, którzy się nawrócili do Jezusa Chrystusa. Okropny obraz masowego przelewu krwi, ukazany w końcowej części 14 rozdziału Księgi Objawienia, będzie znakiem końca eonu, albo końca tego okresu. Tak? Końcowy obraz wielkiej wojny narodów składać się będzie z serii kilku wielkich bitew, mających miejsce przy samym końcu wielkiego ucisku, a których punktem szczytowym, jeszcze raz, będzie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który odniesie całkowite, moi drodzy, zwycięstwo w ostatecznej bitwie, a następnie rozpocznie sąd żywych narodów. Ci, którzy pozostaną przy życiu, będą sądzeni, moi drodzy, właśnie w dolinie Jehoszafata. Dlatego mówiliśmy też o tym opisie, gdzie się obędzie Armagedon. Dlatego jeżeli czytacie, że będzie sąd w dolinie Jehoszafata, to już będziecie wiedzieć teraz, o co chodzi, o jaki moment, kogo będzie sądził Chrystus, dlaczego, po jakim wydarzeniu, czyli po Armagedonie. Mateusza 25 rozdział, wersety od 31 po 46. Gdy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, i teraz rozbije Antychrysta i jego wojska, tak? Wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały w Jerozolimie. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: przyjdźcie, błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Gdyż głodowałem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a napoiliście mnie, byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie, nagi, a odzialiście mnie, chorowałem, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym, a nakarmiliśmy Cię, lub spragnionym, a napoiliśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a odzialiśmy Cię, kiedy też widzieliśmy Cię chorującym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie. A król, czyli Chrystus, im odpowie: zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie i tym po lewicy: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż głodowałem, a nie napoiliście mnie, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie odzialiście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy odpowiedzą i oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym lub spragnionym lub obcym przybyszem lub nagim lub chorym lub w więzieniu, nie usłużyliśmy Ci? Wówczas odpowie im: zapewniam was, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście też mnie. I odejdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Amen. Dolina Jehoszafata, dokładnie to wydarzenie. W rozdziale 14 po serii strasznych wydarzeń dwóch poprzednich rozdziałów sam Duch Święty chciał ukazać nam ostateczne, generalne zwycięstwo Bożego Baranka, Syna Człowieczego, Pana Jezusa Chrystusa. Znaczenie tego wielkiego Bożego poselstwa na dziś jest całkiem wyraźne. Dzisiaj jeszcze raz jest Dzień Łaski. Ale co będzie prawdą w wielkim ucisku, jest prawdą już dzisiaj, mianowicie, że Bóg ostatecznie osądzi wszystkich ludzi. Dzisiaj drzwi łaski są jeszcze otwarte. Zaproszenie jest jeszcze aktualne dla wszystkich, którzy pragną zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjąć Jego łaskę, aby osiągnąć zbawienie, tym samym być uratowanym przed nadejściem tego okropnego okresu, który wkrótce, bardzo, bardzo szybko zaskoczy obecną generację mieszkańców Ziemi.
Przeczytajmy sobie na sam koniec, moi drodzy, zakończymy live tymi słowami. Słowa znowu apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, 9-10 werset. Już to czytaliśmy, ale... Sami bowiem o nas rozgłaszają, jakie mieliśmy u was przyjęcie i jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, oczekiwać Syna Jego z niebios, którego zbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala przed tym właśnie nadchodzącym gniewem Boga. A więc zrób to już dzisiaj. Odwróć się od bożków do Boga żywego. Tak? Oczekuj Jezusa Chrystusa, pokutuj. Odwróć się od swoich złych postępków. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy, za wysłuchanie. Życzę wam wszelkich błogosławieństw Bożych opisanych w tej księdze, całej Pisma Świętego. Moi drodzy, tak zapowiedziałem, to już był ostatni live przed przerwą. Teraz będzie około 2 tygodni mojej nieaktywności. Dobrze? Dlatego będzie to też czas dla każdego, kto nie zdążył, żeby zapoznać się z wszystkimi poprzednimi live'ami w kontekście Księgi Objawienia, przestudiować, wypisać sobie, przemodlić i tak dalej. Także widzimy się, moi drodzy, wkrótce na rozważaniu 15 rozdziału Księgi Objawienia. Pozostańcie w miłości i w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.